Dzień dobry. Bohaterką naszego dzisiejszego odcinka jest Kelly Ann, 28-letnia wrestlerka z Australii, która na przełomie roku 2019 i 2020 podpisała kontrakt z Ring of Honor i w marcu 2020 roku miała zadebiutować w federacji. Jednakże w tym okresie, jak wiemy, nastąpiła pandemia koronawirusa, eventy zostały odwołane i cały misterny plan. Kelly Ann pozostawała oczywiście pod kontraktem z ROH cały czas, ale ona w Australii, ROH w Ameryce. COVID tutaj skutecznie komplikował sprawę jej występów dla federacji, więc ona po prostu cały czas siedziała w tej Australii, będąc pod tym kontraktem w ROH, nie mając praktycznie żadnego występu dla federacji. A teraz, znaczy teraz, na początku listopada Kelly Ann ogłosiła, że kończy z wrestlingiem i przy tej okazji była ona gościem podcastu Vince Russo's The Brand, prowadzonego przez Vince'a we własnej osobie. No i kilka ciekawych smaczków na temat naszej tutaj federacji się dowiedzieliśmy. Mianowicie, dowiedzieliśmy się podczas rozmowy szanownego państwa w tym podcaście, że to, że Kelly Ann otrzymała kontrakt od ROH, to w dużej mierze zasługa Martiego Skerla, który, jak wiemy, na początku 2020 roku objął stanowisko headbookera w federacji. Kelly Ann miała zadebiutować na pay-per-view Anniversary Show, następnie wziąć udział w zaplanowanym na kwiecień turnieju, który miał wyłonić nową mistrzynię kobiet. I jak przynajmniej podaje nam Kelly Ann, ona w ten turniej miała nawet wygrać, a jeżeli nie wygrać, to żeby przynajmniej dotrzeć do finału. Ale oczywiście nastąpił COVID, plany się posypały, no i co? No i nic się nie poradzi, no siła wyższa, wiadomo. A w międzyczasie, kiedy to ROH miało tą swoją koronawirusową pauzę, Kelly Ann dla federacji nagrywała wideo pod tytułem Ask Me Anything na YouTube'owym kanale ROH, a także serię felietonów The Other Side na oficjalnej stronie federacji. Jednakże, im dalej z czasem, tym większe problemy zaczęły się tworzyć. Jak informuje Kelly Ann, ROH powolnie działało z udostępnianiem nagrywanych przez nią wideo Ask Me Anything, a jeżeli chodzi o te felietony, no to zajmowało jej to trochę czasu, tworzenie tych felietonów, a kiedy nie przesyłała felietonu na dany dzień, to oficjele nie omieszkali pisać do niej upominającego maila, pomimo tego, że tak naprawdę dodatkowego grosza za tą pracę wcale nie było. A przecież Kelly Ann miała jeszcze pełnoetatową pracę, występy w ringu w Australii, no i jeszcze ta różnica czasowa między Australią i Ameryką, no ale kurczę, upominają tutaj, że trzeba się wyrobić na dany dzień, na daną godzinę. Kiedy nastąpiła akcja Speaking Out i w jej wyniku Marty Scurll pożegnał się z Ring of Honor, Kelly Ann, jak stwierdziła, ona czuła, że również i dla niej to będzie miało niekorzystne skutki. ROH wróciło do tworzenia eventów po koronawirusowej pauzie, ale z nią nikt się nie kontaktował na temat występów. I podobnie było z jej dwoma australijskimi kolegami, czyli Adam Brooks oraz Slex, którzy też byli zakontraktowani przez ROH, a ten drugi nawet zdążył jeszcze przed pandemią zaliczyć pojedyncze występy w ringu ROH. Komunikacji nie było, maile bez odpowiedzi. I kiedy ROH było jeszcze w trakcie tej swojej koronawirusowej pauzy, często, gęsto słyszeliśmy o tym, że wrestlerzy i pracownicy tej federacji za odwołane eventy otrzymywali wypłaty normalnie tak, jakby te eventy przepracowali. Zresztą, jak może pamiętacie, sam o tym wspominałem w ROH Casty i to niejednokrotnie. A jak to było w przypadku Kelly Ann? W jej przypadku, jeżeli chodzi o to otrzymywanie wypłat za bycie zabukowanym na event, który potem został przez COVID-a odwołany. No cóż, jak podaje nam Kelly Ann, nastąpiło tak tylko za event Anniversary Show. Mimo że była cały czas pod kontraktem przez ten marzec, kwiecień, maj i tak dalej, wypłaty dostała tylko za ten jeden event. I oczywiście wytwarzało to w jej głowie burzę myśli, no ale odpowiedzi od oficjeli uzyskać się nie udało.
Troszeczkę optymizmem powiało, kiedy do składu zarządu ROH weszła Maria Kanellis-Bennett. Wtedy to nasze australijskie trio dostało zapowiedź, że we wrześniu wreszcie przyjdzie czas na ich występy w ringu ROH, więc oczekiwali pełni podekscytowania. No ale czas mijał, a tutaj nic się nie poruszało do przodu. Termin ich przybycia do Ring of Honor przesuwał się i przesuwał się, aż w końcu na początku października General Manager ROH, taki biurowy, nie telewizyjny, tylko biurowy, GM pan Greg Gilleland, napisał e-maila do Kellyanne, w którym poinformował ją, że rząd Stanów Zjednoczonych z jakiegoś powodu nie przeforsował kwestii jej wizy, a oni nie są w stanie płacić prawnikom za ciągłe składanie sprawy bez gwarancji pomyślności, dlatego też jej kontrakt z ROH zostaje unieważniony. Kellyanne, no cóż, no oczywiście troszkę ją to poruszyło. W odpowiedzi napisała, że po tych prawie 2 latach, gdzie było niemalże zero komunikacji, czuje się no niefajnie. Dodała tam, że Joey Mercury ostrzegał ją, bo słyszała, że zakontraktowane kobiety są tam niezbyt zadowolone i dzisiaj, według niej, dzisiaj nic się z tym nie zmieniło. Przez to też jej spojrzenie na Ring of Honor jest, jakby to powiedzieć, niekorzystne. I w tym miejscu oczywiście w trakcie tego podcastu Vince Russo zapytał się Kellyanne, czy przedyskutowała swój kontrakt z prawnikiem, na co Kellyanne odparła, że no nie uczyniła tego. No po prostu błąd z jej strony. A no oczywiście może to jeszcze zrobić, a czy to jeszcze zrobi, tego na dzień dzisiejszy nie wiemy. Jeszcze bardziej dobijające dla Kellyanne jest to, że jej koledzy australijscy, czyli wspomniani Slex i Adam Brooks, oni bez problemu dostali wizy, co poddaje w wątpliwość słowa z maila Grega Gillelanda, a to przecież ona właśnie czyniła starania dla tej federacji poprzez wspomniane felietony i wideo. No i skoro był problem z wizą, to jak podaje Kellyanne, ROH powinno wtedy zwrócić się do niej o przedłożenie tam odpowiednich jakichś tam dokumentów i dowodów, no generalnie zrobić to, co tam należy, aby móc zmienić tą decyzję, aby można było tą wizę przyznać. Problem jednak jest w tym, że ROH tak nie poczyniło, więc nie można było zrobić tego kroku w przód, ażeby tą wizę otrzymać. A mało tego, Kellyanne, jak stwierdziła w tym podcaście, ona skontaktowała się z osobami tam pracującymi przy tych wizach i dowiedziała się, że tam, no niby tam formalnie wszystko jest w porządku. I można sobie teraz tutaj zadać pytanie, że jak to o co tu chodzi, w czym tu jest problem? No właśnie, o to samo tutaj Kellyanne się teraz pyta w stronę Ring of Honor. Jeżeli tam wszystko jest w porządku, to co jest nie w porządku? No cóż, odpowiedzi na to od Grega Gillelanda otrzymać się nie udało. Państwo szanowni, kiedy relacjonuję wam tutaj słowa, które zapodała nam Kellyanne w tym wspomnianym podcaście, starałem się co jakiś czas mówić o tym, że jak podaje nam Kellyanne, jak informuje Kellyanne i tego typu. Specjalnie to czynię, ponieważ generalnie to jest tak, że patrząc na tą historię, którą tutaj od tej Australijki poznaliśmy i myśląc sobie o tym, źle podeszło, i myśląc sobie o tym, jaką opinię ma zarząd ROH wśród fanów Ring of Honor, a szczególnie nawet i wśród tych fanów, bo są i tacy fani na forum ROH World, którzy w jakimś tam drobnym stopniu, ale zawsze jakąś tam coś tam mogą się dowiedzieć, tak powiedzmy, od kuchni, jeżeli chodzi o te sprawy organizacyjne, biurowe, Ring of Honor. Stwierdzam, że w mojej opinii rzeczywiście dużo prawdy może się pokrywać w tym, co tutaj mamy teraz przedstawione. Jednakże celowo używam słowa dużo, a nie że całość, ponieważ tak naprawdę to jest dosyć podobna, w pewnym sensie, dosyć podobna sytuacja, jak to było
jakiś czas temu, chyba tam ze 2 lata temu mniej więcej, albo 3, już nie pamiętam, w przypadku byłej mistrzyni kobiet w ROH, Kelly Klein. Tutaj też poznaliśmy co nieco smaczków od Kelly Klein, które przedstawiały ROH w negatywnym świetle. Ale to było to przedstawienie jednej strony medalu, a jak wiadomo, medal ma zawsze dwie strony. Bo kiedy później przy jakiejś tam okazji, przy okazji jednego z odcinków, troszeczkę udało się od, powiedzmy, postronnej strony dowiedzieć co nieco na ten temat, okazało się, że nie wszystko, co Kelly Klein przedstawiała w negatywnym sposób na temat Ring of Honor, rzeczywiście pokrywało się z prawdą. Dlatego tutaj ja nie mówię, że ja wydaję wyrok, że Kelly Ann rzeczywiście mówi prawdę. No bo jak my to mamy zweryfikować? Nikogo nas przy tym nie było, nikt tutaj nikogo za rękę nie złapał. Więc tutaj... Jako taki po prostu obserwator jestem w stanie uwierzyć w to, że dużo z tego, co ona mówi, jest zgodne z prawdą, ale pozostawiam sobie ten bufor bezpieczeństwa. Biorę sobie to pod poprawkę, czy rzeczywiście wszystko, co tutaj poznaliśmy, jest zgodne z prawdą, ponieważ w przypadku tej historii z Kelly Klein te 2 czy 3 lata temu było tam dużo negatywnego w stronę Ring of Honor, ale potem okazało się, że przynajmniej część z tych negatywnych wiadomości niekoniecznie potem okazało się, że była zgodna z rzeczywistością i po prostu tutaj jeszcze przynajmniej na ten moment, na stan wiedzy, który mamy na dzisiaj, pozostawiam sobie właśnie to pole do weryfikacji, być może kiedyś na przyszłość, jeżeli będzie taka okazja, czy rzeczywiście wszystko, co tutaj poznaliśmy, jest zgodne ze stanem faktycznym. No niemniej, skoro jednak mówię, że dużo tutaj, wierzę w to, że dużo jest tutaj pokryte z prawdą, to oczywiście no, stawia to ROH w negatywnym świetle. No nie ma co mówić, że jest inaczej. I tak naprawdę to też jest jeden z powodów, dla którego mam lekką obawę o tą modyfikację, którą ROH planuje przejść w ciągu tych pierwszych miesięcy przyszłego roku. No właśnie, głównie z powodu tego zarządu ROH, tak? Ponieważ przynajmniej na dzień dzisiejszy wiemy, że będzie troszeczkę modyfikacji w strukturach federacji, ale zarząd ma zostać ten sam. Tak? Greg Gilleland jako general manager, Joe Koff jako COO, Delirious jako head booker. Więc tak naprawdę to może być znowu to samo, tylko w troszeczkę innym papierku. Ale to już jest może, tak powiedzmy, troszeczkę wybieganie już poza inny temat. I dobra, i powiem to, że to jest po prostu też jeden z kolejnych powodów, dla którego kuźwa strasznie mnie boli, że Marty Scurll wkopał się w to speaking out. Bo ja wierzę, że gdyby on się w to nie wkopał i gdyby pozostał w tym Ring of Honor i byłby do dzisiaj na tej pozycji headbookera, to wszystko wyglądałoby dzisiaj troszeczkę inaczej. No oczywiście COVID troszeczkę mimo wszystko popsuł te plany, które były naprawdę ambitne i które wierzę, że przynajmniej w dużej części mogły się zrealizować. No ale i tak myślę, że gdyby ten Marty dzisiaj pozostał, to tak mi się wydaje, że nie byłoby żadnej mowy o tej modyfikacji, która ma nastąpić na początku przyszłego roku. Dobra, no pozostając przy temacie, który poznaliśmy od Kelly Ann, no mówię, po pierwsze to, że w pewnym sensie analogiczną sytuację mieliśmy w przypadku Kelly Klein. Tutaj przecież też jeszcze była mowa o tym, jak Joey Mercury ją ostrzegał tam na temat Ring of Honor, a w przypadku Joey'ego Mercury'ego no i dużo było takich przypadków, że tych ataków w stronę Ring of Honor było mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo i im więcej było tych ataków, tym więcej fanów wrestlingu dostrzegało to, że tak, no niekoniecznie to jest zgodne z rzeczywistością, że Joey Mercury gdzieś tam odleciał z logiką 5 km dalej. Więc tutaj też to jest kolejny powód, dla którego w przypadku historii, którą poznaliśmy ze strony Kelly Ann, pozostawiam sobie delikatny bufor bezpieczeństwa, no bo mamy jedną stronę, jedną wersję wydarzeń, przydałoby się poznać tą drugą wersję wydarzeń od tej drugiej strony tej dyskusji.
No nie wiem, czy to się kiedyś wydarzy. Być może w jakiś sposób, tak jak w przypadku Calvin Klein się udało, przynajmniej po części, tak może tutaj też kiedyś po części coś się uda w jakiś sposób zweryfikować i dowiedzieć się i ostatecznie zadecydować, czy rzeczywiście z tych wszystkich, powiedzmy, negatywnych informacji, które dzisiaj poznaliśmy na Ring of Honor, czy to rzeczywiście jest ich tyle, czy może w cudzysłowie tylko tyle. Nie zmienia to oczywiście faktu, że troszeczkę tego się nazbierało. No cóż, shame on you, Ring of Honor, i tutaj należy im się łapko w dół. I pozostaje mieć nadzieję w jakikolwiek sposób na lepszą przyszłość. Mówi się, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Być może ta sytuacja i być może w jakiś sposób ta modyfikacja, która nastąpi w przyszłym roku, to będzie jeden krok w tył po to, ażeby kiedyś w dalszej przyszłości nastąpiły 2, 3, a może nawet i jeszcze więcej tych kroków w przód. Taką pozostaje mieć nadzieję i tą nadzieją będę żyć. Dlatego też jeszcze mogę to powiedzieć, bo jeszcze nie mamy 2022 roku. Oglądajcie Ring of Honor.